jeszcze trochę przepnę tam linki. To ta dziura się wodą wypełnia. Stań za mną i pójdź do roty. Tu zejdź. Sławek, zaraz będziesz mógł iść. Chodź tutaj. I teraz tak. Tu sobie wytnij i tam wejdź do środka. Tylko uważ na głowę. Jesteś w kapliczce. Tam sobie podejdź. Patrz. Tam. Wejdź do środka. Tam. I sobie tam poświeć. I zobacz, co tam się dzieje. Pięknie, nie? Cudne. I macie kapliczkę. Oglądajcie sobie. Tam wejdziesz, Sławek, też do środka zaraz. Zobacz, jakie tutaj masz też żeberka na górze. Tu też jakiś głupek, widzę, próbował tłuc. Tak, młotkiem właśnie na parze. Ludzie nie mają po prostu, ludzie nie mają szacunku, tak. Jezu, to jest piękne, oczywiście. Nie mają szacunku do niektórych rzeczy pięknych, estetycznych, które przyroda wytworzyła. Gdzie mam wejść? Tam. Tam na dół? Tak. Dobrze, dobrze, dostaw tam rękę. O właśnie, nie rzucaj się, tylko dostaw rękę i schodzisz. I Sławek chodzi. Start. I mamy drugiego kaskadera. Idziemy w przód. Idziemy przez zacisk. Dół. Tutaj przez ten zacisk idziecie na wrzut. Najpierw tak. Przejść, a potem się w nim odkręci. Czyli tak. I tak. Położyć się. On nie jest jakiś straszny, nie? Tylko wyczuć nogami, patrzcie, bo tutaj on fajnie schodzi. Tylko wyczuć te... O! Takie przełożenie, tak? Tak. Może i tak. Już chodź tutaj jeszcze. Ten. Tak. Tu przejdź. I zobacz, jaki pająk, patrz. O kurde. Tarantula. Jezu. Tarantula. Ogromny. Sudeticka. Patrz sobie tarantulę sudetickę. Jak sobie siedzi. A tutaj masz ten piękny, zobacz. Taki fajny. I masz też, zobacz, że formy kalcytowe. Zobacz, jak tak. Balony. Kokony są takie, że szok. No. Nad głową masz pełno kokonów, pajęczych. Po drugiej stronie. Aha, nie tu, nie. Jeszcze. Odwróć się w drugą stronę. A to o. Tak. I tu mamy też pięknego pajączka, proszę. No. Siedzi sobie, czeka, żeby kogoś użreć. To jest matka, ale ona pilnuje kokony. Pokaż się, fajnie. Dobrze, i chodź. I teraz tutaj zobaczysz, za Sławka później. Te guski to są, widzisz? Tak, pomocne. Stalagmity to są, ale malutkie. To są pomocne podstopy. Tak, podstopy, ale to są takie stalagmiciki i tutaj widzisz. Dobra, Sławek, dawaj. Do odmiany inaczej. Musisz. No.
I tu schodzisz, masz tutaj te stalagmitki, zobacz sobie. Takie malutkie, kolor ryżowy. Jak się potem je podświetli, tu mamy tą salkę, od której odchodzą korytarzyki. Tu siedzimy, bo tu już tak naprawdę koniec. Bo musielibyśmy drugim wyjściem wychodzić tam do góry. A ono jest... Teraz zobaczycie, jakie zresztą. Woda. Tak, tam już macie, zobaczcie. Woda pływa. To oczywiście wandale, bo jaskinia jest mniejsza, więc ludzie się tu dostają. Przez to, i tak, i przez to też, że niektórzy piszą na miary, gdzie jest ta jaskinia. Mówią, jak ona się nazywa, i przychodzą debile po prostu i rysują w jaskini po prostu graffiti sobie, czy krechą, że tutaj był Zdzisiu, Czesiu, albo jakaś Locha, tak, czy to tam, o co, proszę bardzo. Lech był, tak, o, pierwszy ekstazy tutaj dostał jaskiniowej, tak. Bo wlazł do końca i tak był szczęśliwy, że musiał wyrysować po prostu jak trylobit. Musiał odreagować na ścianie, że to był. Dlatego też lepiej nie mówić, gdzie są takie miejsca, jaskinie są ładne, ale po co mówić, nazwy konkretne. Mądry człowiek sobie doczyta. No zęby wychodzą, no wiadomo. No, tak jak zabawka dla dziecka. Czy to jest normalne? No, czy to słyszysz? No. Można się bawić. I se wyjmuje, zabawka dla dziecka. No. Widać? Tak. To można sobie właśnie zamiast protezy takiej normalnej, to można sobie taką sarnią wstawić. Jakie trzonowe. I to są tańsze. Jaką powierzchnię. Chociaż trzeba opatentować i to też cena pójdzie w górę. Widzisz? Widzę, ale w tej chwili jest, wiesz, lans na takie jasne zęby. No ale zrobisz zdjęcie, jak trzonowiec wygląda? Twój. No rozmów szczerzej. Musimy jak to będziemy widzieli. No. Jedna ręka do przodu. Wyjdźcie za kamieniem. No widzisz, i znowu w świecie ludzi i cywilizacji. A nie pająków, nie? Zobacz właśnie, Sławek, bo mi coś po plecach chodzi. Czy to nie jest pająk jakiś? Tak mnie swędzi gdzieś tu. Nic. Nic, dobra. Czyli takie wrażenie, jak wy mieliście. Dobra, to zerknijmy. A ja? Nie ma sieciarzy jaskiniowych na plecach.